Dzień dobry Państwu, Małgorzata Bonikowska, ośrodek Think Tank. Witamy na naszym kolejnym BookTalku. Zachęcamy Państwa do czytania książek w ogóle, a w szczególności śledzenia tego, co Państwu rekomendujemy w ramach naszych cokwartalnych przeglądów książek i do tych przeglądów też odsyłamy. A dziś spotkanie z książką Prototyping 2040, czyli taka wizja świata za kilkadziesiąt lat, a z nami współautorka książki Zuzanna Skalska. Dzień dobry, Zuza. Dzień dobry, witam serdecznie, Małgorzato. Witaj. Ci z Państwa, którzy śledzą działania ośrodka Think Tank, to Zuzę już znają. Jesteś, jakby najkrócej powiedzieć, osobą, która pracuje nad przyszłością, produktami przyszłości. Mieszkasz na co dzień w Holandii, w Eindhoven i pracowałaś w firmach, których produkty tak naprawdę my, konsumenci, widzimy po kilku latach, a dzisiaj masz własną firmę specjalizującą się w tak naprawdę w pracy doradczej z firmami nad produktami przyszłości, czyli tymi produktami, które my, konsumenci, widzimy później, z okresem kilkuletnim. Jak rozumiem, książka, która jest dostępna na razie tylko w języku angielskim, ale jest bardzo ciekawa dlatego właśnie, że w pewnym sensie mówi o tym, jak ta nasza rzeczywistość w roku 2040 będzie wyglądać. Powiedz proszę trochę o tym, jakby podejść do tej książki, co w niej można znaleźć i jak ją kupić. Dobra, więc co, przede wszystkim Małgosiu, bardzo dziękuję za zaproszenie i za zainteresowanie tą tematyką. I w ogóle tematyka samej przyszłości jest bardzo w tej chwili, jakbym powiedziała, co w tej chwili najbardziej jest trendy, to powiedziałabym, przyszłość jest teraz trendy. No bo nic nie wiadomo, wszystko nam się zmienia. Wszyscy chcą wiedzieć, jaki kolor, jaki pewniak i na co stawiać. Także to jest bardzo interesujące zjawisko, które zresztą zauważyłam w moim, powiedzmy, 25 latach pracy zawodowej, że im większy kryzys, tym ja mam więcej pracy. Im większy dobrobyt, tym nikt nie chce wiedzieć, co będzie w przyszłości, bo każdy po prostu tylko nie chce zamykać bramy wyjazdowej z transportem produktów, powiedzmy, tak? Czyli to tak, jest. A bardzo teraz kryzys nie tylko jest jeden, tylko jest wiele kryzysów we wszystkich możliwych obszarach. Tak, i w geopolityce, i w biznesie. Teraz mam akumulację kryzysów, więc jest bardzo w ogóle interesujący. Dla mnie jest to bardzo interesujący absolutnie temat. I teraz tak. Pokaż proszę jeszcze książkę, bo o niej przede wszystkim rozmawiamy. Prototyping 2040, jeszcze raz przypominamy Państwu, książka wydana w języku angielskim, jest głównym tutaj wydawcą firma Blue Media, która bynajmniej nie jest wydawnictwem. Opowiedz proszę właśnie jakby o wydaniu samym i gdzie ją można kupić. W ogóle to nie jest nasza pierwsza książka, którą wydajemy z firmą Blue Media. To jest książka już chyba z czwarta z kolei, ale to jest pierwsza książka, która jest dostępna na rynku sprzedaży i detalicznej. Do tej pory robiliśmy książki, tak zwane książki w tak zwanej relacyjne, czyli żeby były po prostu prezentem dla firmy Blue Media, dla ich relacji biznesowych. Firma Blue Media jest firmą, która jest w Sopocie. To jest największy i najstarszy polski fintech, czyli Financial Technology Company. Blue Media można znaleźć we wszystkich transakcjach, jak robimy przelewy bankowe, jak kupujemy coś online. Oczywiście Blue Media jest matką AutoPay, czyli jeżeli jeździmy samochodem, to rozumiecie, o czym mówię, czyli płatności, właściwie samopłatności, tak? Czyli wyjazdy z parkingu przez bezgotówkowe, czyli wszystko transakcje po prostu, gdzie jest bezgotówkowe i właściwie bez karty. Także właściwie Blue Media, właśnie mogę już powiedzieć powolutku już bardziej AutoPay, bo tutaj jest dwie marki w tej chwili są równe sobie w wartości, jaka na rynku, jaką kreują. I ponieważ zajmują się czymś, co jest nie bezdotykowe, tak? Tego nie ma, nie możesz tego pokazać. Więc stwierdzili, że ponieważ są i tak taką firmą technologiczną, która i tak idzie daleko do przodu, to zapytali nas, czy możemy im pomóc dokładnie w wydaniu takich książek, które, bo to jest ich tematyka, że mają coś, co można po prostu wziąć do ręki i dotknąć. Także... Czyli dla chętnego osoby z Polski, która by chciała tę książkę kupić, można ją dostać
przez kanał internetowy? Online? Tylko i wyłącznie przez kanał internetowy. Nie sprzedajemy tego przez żadne inne kanały, czyli przez żadne dużych retailów. Jest to do kupienia tylko i wyłącznie przez stronę internetową www.futuresthinking w języku angielskim .pl. Czyli to jest też twój brand. To jest nasz brand razem z Rafałem, tak, ponieważ razem z Rafałem Kołodziejem, który jest prezesem i założycielem firmy Greenhead Innovation, jesteśmy razem, czyli moja firma 360 Inspiration i Greenhead Innovation, jesteśmy pod takim parasolem przytuleni razem jako Futures Thinking. Uważamy, że i ty zapytałaś dokładnie, jak będzie wyglądała nasza przyszła rzeczywistość. I powiem ci szczerze, ja nawet ci nie jestem w stanie powiedzieć, jak wygląda nasza rzeczywistość, bo takiej jednej rzeczywistości nie ma. Nie ma jednej rzeczywistości, bo twoja rzeczywistość jest inna, moja rzeczywistość kogoś, kto mieszka daleko na południu Polski w małej miejscowości, daleko kto mieszka głęboko w lesie na Mazurach jest inna rzeczywistość. Każdy ma inną rzeczywistość i dokładnie te inne rzeczywistości nie staną się nagle tą samą przyszłością. Taka multi-future, czyli wielowymiarowa ale przyszłość. Ale tak samo jak mamy multi-teraźniejszość i mamy multi-przeszłość. I to jest właśnie to, przede wszystkim to, co z Rafałem robimy, próbujemy z firmami mówić o tym, rozmawiać i pracować nad tym, żeby nie szukać utopijnych drzwi do raju, które nazywają się przyszłość, tylko żeby samemu zmienić mindset dzisiejszy na to, kim ja chcę być w przyszłości i jaką ja chcę przyszłość kreować. I to będzie twoja przyszłość w tym twoim mindsetzie, tak? W tym twoim sposobie myślenia. I jeżeli twoja ten sposób myślenia na tyle jest atrakcyjny, to inni też będą do tego dążyć, tak? Czyli na tym to właśnie polega, żeby bo te wszystkie trendbooki, raporty o przyszłości są takim, powiedzmy, ludzie traktują to jako taką Biblię, że w tym kierunku idziemy, bo firma X tak powiedziała, pani Y tak powiedziała, wielkie guru XYZ tak powiedziało, a to jest nieprawda. To są wszystko tylko i wyłącznie pewnego rodzaju sygnały, to wszystko są sygnały zmian, które należy zastanowić się nad sobą samym, bo oczywiście zmiany w biznesie zależą tylko i wyłącznie od decydujących, ponieważ decydujący wpływają również na to, jaka jest kultura w firmie, tak? Czyli to wszystko jest takim naczyniem połączonym. Jeżeli decydujący nie rozumieją, w jakim kierunku idzie przyszłość, to niech nie liczą, że pracownicy nagle się zmienią i będzie inaczej, tak? Czyli my tutaj w think tanku się zajmujemy tym światem przyszłości. Zresztą też jesteśmy bardzo dumni i cieszymy się, że jesteś w gronie też naszych ekspertów. Natomiast jedną z tez, które wy tutaj stawiacie, to jest, że ponieważ ta przyszłość jest też wielowymiarowa, to też w ogóle nie wiemy, jaka ona będzie, ale można zarysować pewne scenariusze. Tak. I wy zarysowujecie takie 4 scenariusze w książce. Tak. My Państwa odsyłamy bardzo gorąco, zachęcamy Państwa do sięgnięcia do tej książki, bo ona pogłębia te 4 scenariusze. Spróbujmy może tylko króciutko je teraz narysować. Przede wszystkim, Gosiu i Małgorzato, jedna rzecz, one to nie są, my nazywamy to scenariusze, ponieważ uważamy, że jeszcze biznes nie jest na tyle dojrzały, żeby rozumieć to dalej, ale ten scenariusz jest dokładnie ten sposobem myślenia. I to nie są 4 kierunki, czyli to nie jest tak, że stoisz na rozwidleniu dróg i możesz pójść w lewo, w prawo i tak dalej. Nie, to one są wszystkie dokładnie, właściwie stoisz, bym powiedziała, nie na rozwidleniu dróg, tylko stoisz na przodzie i na przodzie masz przynajmniej te 4 drzwi, którymi możesz przejść. Czyli dla nas jest to, że to są wszystko właściwie idą równolegle ze sobą. One oczywiście się gdzieś tam cały czas przenikają jedno z drugim, są oczywiście wszędzie gdzieś jakieś przejścia i mosty, i pomosty, ale to nie jest tak, że jest albo-albo. To jest to, że właściwie to są 4 równoległe drogi, które idą razem z sobą, bo patrząc nawet dzisiaj, można powiedzieć, że jeżeli w 2016 roku Klaus Schwab ogłosił, że jesteśmy w czwartej rewolucji przemysłowej, tak, czyli że wszystko mamy już zrobotyzowane i w ogóle prawie Web 3.0 już działa, no to
Jest to prawda, ale dla bardzo małej części firm. Tak? Właśnie, czyli poza tym wy też się zajmujecie, to też trzeba wyraźnie powiedzieć, jednak światem zachodnim, światem naszym, tym kawałkiem świata. Tak, tym zachodniej cywilizacji, powiedzmy, nazywamy to. I rozwiniętym. Tak. Natomiast to, co powiedziałaś, jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście my z reguły staramy się mówić o tym, że jest coś albo-albo, a tutaj mamy równolegle idące wymiary. To można powiedzieć, że może być taki świat 4D, który ma w sumie te wymiary tak, naraz. To jest strasznie splątany świat, który mamy. On nie jest taki... Ale też jednocześnie... Wszystko splątane jest, jeśli chodzi o te wymiary, bo ty też opowiadasz i o produktach, ale także o geopolityce, ale także o planecie, więc mnóstwo jest tych czynników, które wpływają na to, którą z tych dróg się w danym momencie idzie. Więc jakbyś mogła króciutko jakby powiedzieć, czym się te cztery jakby wymiary różnią? Różnią się przede wszystkim bo zrobiliśmy to na dwóch dużych osiach. I osią, pierwszym wymiarem osi poziomej jest to, czy stawiamy jako kult, powiedzmy, taki główny w społeczeństwie na jednostkę, czy stawiamy na społeczność, społeczeństwo i na to my. Tak? To jest właściwie tym pierwszym wymiarem, który mamy. A drugi wymiar, ta wertykalna oś, to jest oś, która mówi o tym, że mamy absolutny dobrobyt, czyli naprawdę mamy roboty płacą 80% podatku, z tego podatku idzie nam gwarantowany dochód, który każdy z nas dostaje, czyli właściwie jesteśmy bezstresową cywilizacją, mamy naprawdę dużo pieniędzy i nie mamy żadnych dużych problemów, które do tej pory były. I Ta dolna część jest taka, że właściwie no nic się nie zmienia, tak? Technologia jest po prostu cały czas nie zbawiła nas, nie mamy dochodów, mamy nadal bardzo dużo biednych ludzi, mamy cały czas ten profit, który jest najważniejszy dla firm. Także te osie nam stworzyły cztery różne kwadranty, które są, specjalnie zrobiliśmy to troszeczkę w naszej książce, troszeczkę karykaturalnie, żeby zrozumieć różnice w tych czterech polach, powiedzmy. No. I pierwsze No, czyli mamy przed sobą pewnego rodzaju cztery takie wymiary, cztery drogi, które się trochę ze sobą przeplatają, ale w zależności od tego, gdzie się umieścimy, czy gdzie świat, jak on się potoczy, ten nasz świat, mówimy tutaj z perspektywy Europy, z perspektywy Polski, tak można zrozumieć, gdzie będziemy, gdzie będą nasze firmy, tak, gdzie powinniśmy być z naszymi produktami w roku 2040, bo jakby rozumiem, że intencją książki jest wybiegnięcie troszkę w przyszłość i danie do myślenia obecnym decydentom, głównie z biznesu, no, w jakim kierunku muszą myśleć, żeby Bo to nie jest futurologia, tutaj nie ma żadnej futurystyki. My tutaj bazujemy naprawdę, ponieważ naszym korem biznesowym, zresztą to tak jak zresztą ja pracuję od wielu, wielu dekad, jest cały czas monitorowanie różnych sygnałów zmian w bardzo różnych branżach i w wielu różnych obszarach i łączę właściwie kropki, czyli ta książka jest właściwie takim zestawieniem połączonych kropek, które ze sobą pokazują, że nie ma wydarzeń bez przyczyny. To wszystko gdzieś jest i trwa, łączy się i to również ma podłoże polityczne, gospodarcze, technologiczne, ma podłoże środowiska, czyli to wszystko jest ze sobą połączone. Nic nie jest same, bo bardzo mam taki z moich takich przemyśleń i doświadczeń zawodowych, mam bardzo często po prostu firmy albo ich właściciele uważają, że właściwie oni są wspaniałą wyspą na tym świecie gospodarki, że ich nic nie obchodzi, że to, co się dzieje w Unii Europejskiej, to jest w ogóle nieważne. Polityczne wybory to też nie jest wszystko ważne, ale jak popatrzymy na to szerzej, to wszystko właśnie ma największy wpływ na ich biznes, bo oni sobie nie zdają sprawy, jak każda decyzja gospodarcza, która jest na geopolitycznym, czy na lokalnym politycznym poziomie, właśnie wpływa na jego biznes. I może nawet wpłynąć tak, że on musi w ciągu 2 lat zamknąć biznes. Tak?
No właśnie, czyli taka bardzo ważna tutaj rekomendacja i dlatego Państwa też odsyłamy jeszcze raz do tej książki, Prototyping 2040, czyli spróbowanie sobie wyobrażenia tego, gdzie będzie nasz zachodni świat, my w Polsce, w Europie, jakie czynniki wpływają na to, że możemy być w tych jednym z tych czterech wymiarów, może też te wymiary będą się mieszały ze sobą. Będą natomiast się musimy je brać pod uwagę. W losie, w historii naszego myślenia o naszych produktach czy usługach musimy brać pod uwagę szerszy kontekst. I teraz wracając do tych czterech wymiarów, może dwa słowa o tym pierwszym. Wyście to nazwaliście to kind kapitalizm, czyli taki dobry, grzeczny, nie wiem, miły kapitalizm. Nawet to sobie przetłumaczyliśmy jako czuły kapitalizm. Czuły kapitalizm właściwie znamy z historii. Powiem Ci, że historycznie znamy czuły kapitalizm świetnie z historii. Ja sama mieszkam w mieście, które zostało założone właściwie przez Philipsów, tak? Przez rodzinę Philipsa. I powiem Ci, że Eindhoven, dokładnie to jest południe Holandii, Eindhoven, cały koncern Philipsa tam rozpoczął w ogóle całą swoją działalność. I jak popatrzysz, i to mówimy tutaj 100 lat, tak, powiedzmy takie 100 lat z dużym hakiem, czyli takie powiedzmy lata, czyli 120 lat temu takie, no bo to jest takie, powiedzmy w tych czasach to wszystko się rozwijało. Jak popatrzę po prostu wokół mnie, co jest, to ja tak mam park założony przez Philipsa, sady założone przez Philipsa, szkoły zawodowe wybudowane i założone przez Philipsa, przedszkola założone przez Philipsa, sklepy, jakieś ulice założone przez Philipsa. Czyli chcesz powiedzieć, że historia się może powtórzyć, że teraz korporacje mogą... Tak, i my jesteśmy dokładnie w tym samym, jak popatrzę tak samo na Bata, przecież cały Zlin, popatrzmy w tej chwili również na historię Forda, tak, czyli wszyscy wielcy wtedy, powiedzmy, ten nowy pieniądz, to burżuła, które wtedy było, to jest analogicznie dzisiejsze to samo, tylko dzisiejsze burżuła to są firmy technologiczne. 100 lat temu to były firmy produkcyjne, a teraz są to firmy technologiczne. Tyle tylko, że jedyną analogią jest to, że wszystkie firmy technologiczne nie budują szkół, nie budują szpitali, nie budują wielkich osiedli mieszkaniowych. To spada teraz po prostu na inne firmy, czyli już mówimy na czystą komercję, albo po prostu spada to na miasto czy na państwo. I to jest właśnie ta różnica. I tutaj ta różnica jest to, że patrzymy w tej chwili, patrzę z wielkim takim zainteresowaniem na firmy japońskie, co robi Toyota, czy Panasonic na przykład w Japonii, które budują osiedla mieszkaniowe. Co robił Google w tej chwili, planuje wybudować całe duże osiedle mieszkaniowe w Kanadzie, w Toronto, przy wybrzeżu. Patrzę po prostu na to wszystko i widzę, że jednak zaczyna się to, że firmy zaczynają rozumieć, że jeżeli chcą mieć zadowolonych pracowników i dobrych pracowników i przyciągnąć ten taki, powiedzmy, ten, żeby nie było tego brain drain, a żeby właśnie przyciągnąć tych ludzi do siebie, to muszą być atrakcyjni miejscem. A miasta, państwa nie stać na to. Nie stać na to. Czyli tezę, którą wystawiacie, jest, że jeśli chodzi o ten scenariusz, ten kawałek z tej poczwórnej, że tak powiem, naszej przyszłości, będzie polegał na tym, że jednak ten kapitalizm, te firmy się włączą w tę strukturę bardziej społeczną. One przejmą bardzo dużo rzeczy, które do tej pory było na barkach państwa. Czyli wrócimy trochę do tego, co było 100 lat temu, czy ten kapitalizm nabierze trochę bardziej ludzkiej twarzy ponownie. Tak. Już tak raz było, a jednocześnie te firmy, które były kiedyś przemysłowymi, się coraz bardziej będą definiowały jako technologiczne, jak rozumiem. Tak, tak, wszystko będzie technologiczne. Tak, to filtr. Dobrze, to jest pierwszy wymiar. Powiedzmy teraz o drugim. Powiedzmy w dół, czyli powiedzmy cały czas trzymajmy się na to ja, tak, bo dla mnie bardzo ważne jest to na ten kult jednostki, tak, bo wszystko jest na ja, ponieważ tam jest również w tym scenariuszu czułego kapitalizmu jest to, że mamy teraz czas na rozwinięcie swoich talentów, na rozbudowywanie swoich umiejętności, tak, czyli jesteśmy, każda jednostka jest ważna, że jest zdrowa, tak, czyli to wszystko jest, buduje powiedzmy ten kapitał dobrobytu tej przyszłości. I takie dokładnie, takie są to Norwegia, taka jest Szwecja, to są te kierunki, którymi idziemy. I teraz ten dolny segment, czyli nadal stawiamy na ja, tylko że nie jest tak dobrze i tak cudownie,
nie mamy znowu aż tak dużo wszystkiego, to jest właściwie jedyny scenariusz, który mówi o tym, że nic nie zmienia się w naszej mentalności i w naszym biznesie, czyli idziemy dalej tym samym, tą samą drogą, którą szliśmy do tej pory. Czyli to jest jedyny scenariusz, który mówi o tym, że się nic nie zmienia, tylko że jest 20 lat później. A jednak różnica, jak rozumiem, w waszej wizji polega na tym, że jest nam w pewnym sensie gorzej. Mamy takie odczucie, tak, że... No wiesz, nikt nie powiedział, że przetrwanie to jest obowiązkowe, tak? Więc na tym to właśnie polega, że to jest, i wiesz, i tutaj jest bardzo interesujący, to jest moment, że w tym momencie jednostka jest bardzo ważna, ponieważ każdy staje się tak samo ważnym konsumentem dla firm. Teraz na przykład, wiesz, nie każdy konsument jest ważny dla firm i to jest bardzo interesujące. Powiem ci, że nawet takim dla mnie, takim kompletnym otwarciem oczu z takich tych ważnych sygnałów zmian było, kiedy Plunkett Research chyba sześć lat temu zrobił duże badania na temat, jaki rozmiar tak naprawdę jest w Stanach Zjednoczonych, rozmiar noszą kobiety. I okazało się, że ponad 60% amerykańskich kobiet nosi rozmiar 46+. Tak? No i jak popatrzysz również na Europę, to ten rozmiar wcale się znowu aż tak bardzo nie różni, chociaż Amerykanie są ekstremalnie duzi i otyli. Ale jak popatrzysz na to, że od tego momentu firmy zobaczyły, że 63% konsumentów to, Małgosiu, nie jest 3%. Tak. I w dodatku to są rozmiary ekstremalne, I dokładnie dotyczy to samo Europy. I słuchaj, i od tego momentu, kiedy Nike, Adidas, H&M zaczęły robić dokładnie całą potężną kolekcję do rozmiaru 60, słuchaj, to jest dokładnie właśnie największy rozkwit tych biznesów, bo oni zaczęli po prostu sprzedawać to tym 60%, do których cała reszta w ogóle nawet nie sprzedaje. No, czyli jak popatrzymy na wy ten wymiar nazwaliście self-consume. No bo to jest to, że zaczynamy po prostu właściwie już gryźć własny ogon, bo my każdy będzie sprzedawał jeszcze więcej, bo tu jest profit. Tu jest shareholders i tu jest profit. Na górze są stakeholders, a na dole są shareholders. A shareholders są głodni po prostu profitu, tak? Czyli tu mamy absolutne rozdwojenie, mamy kompletnie, właściwie powiedziałabym, zanik klasy średniej, co widać już ostrzeżenia w Stanach Zjednoczonych. Europa też już zaczyna dzwonić dzwonkiem, że zaczyna być melting middle class, tak? A średnia klasa jest tą podstawą do dobrego dobrobytu i ekonomii i to, co ja rozumiem jako dobrobyt, tak? Czyli jeżeli klasa średnia ma dobrze, to wszyscy mają dobrze, a tutaj po prostu mamy zanikającą klasę średnią, a mamy zwiększoną klasę tą biedną i coraz bardziej zwiększoną elitę bogatą. No. Czyli wchodzimy w taki, powiedzmy, no trochę taki czarny scenariusz. No. Czyli będziemy mieć... Ten kapitalizm nam się nie poprawia. No nie. I to widać, zresztą widać, co się dzieje w ogóle w Chinach. Na przykład deweloperzy budują domy, które wyglądają, jakby tam nikt nie mieszkał, a to jest wcale nieprawda, bo prawie wszystkie mieszkania są sprzedane, tylko te z zewnątrz, czyli te wszystkie bez okien, bo tam są po prostu apartamenty bez okien, a mieszkania te, które mają okna, są dwa razy droższe, tak? Czyli masz jeden dom, który właściwie dokładnie pokazuje nam przyszłość społeczeństwa. Ci, co mają pieniądze, mogą kupić mieszkanie z oknem, ci, co nie mają pieniędzy, kupują mieszkanie bez okien. Kompletnie, czyli mieszkają, powiedzmy, w szóstym piętrze, a wygląda jak piwnica. To będziemy widzieć powoli, bo ludzie, powiedzmy, że w tych społecznościach, tych społeczeństwach, gdzie masz taki podział ostry, to właściwie ci biedni w ogóle nie widzą, to luksusem będzie po prostu światło dzienne, bo oni, wiesz, wychodzą, przechodzą tunelami, jadą metrem, wiesz, wychodzą z tunelu i wchodzą po prostu w halę produkcyjną, tak? I znowu wychodzą z hali produkcyjną, jadą metrem i wchodzą do domu bez okien.
czyli w tym momencie dokładnie no, światło dzienne staje się po prostu absolutnym luksusem, no i czyste powietrze oczywiście. Przejdźmy do trzeciego scenariusza, trzeciej wizji. To jest coś, co nam do tego górnego, czyli tam, gdzie dokładnie mamy to gwarantowane pensje, mamy dokładnie tą automatyzację, ale tutaj jest to, że nie ma czegoś takiego jak firmy technologiczne, które po prostu tylko poprawiają nasz stan życia, ale tutaj jest społeczeństwo, które postanowiło, że cały swój dobrobyt, jaki ma, przeznacza na ratowanie Ziemi. Czyli czyli wszystko, jest kompletne przeoranie systemu nauczania i edukacji, gdzie nie uczymy się o tangensach i kotangensach. By the way, cały czas czekam na moment, kiedy mogę użyć tangensy i kotangensy. Czekam od 40 lat na ten moment, jeszcze nie przyszedł. No ale jest to, czyli żeby będziemy się uczyć o rzeczach, które nam są potrzebne do tego, żeby żyć. Czyli będziemy uczyć się, w jaki sposób, jakie są rodzaje ziemi, jak uprawiać tą ziemię, będziemy uczyć. Od samego początku, od szkoły podstawowej, uczymy się jako dobry ziemianin, jako osoba mieszkająca na planecie Ziemi, jak o nią dbać, jak ją uprawiać i jak żyć zgodnie z prawami Ziemi i natury. Tak? Czyli w tym momencie my nie jesteśmy tym największym i najostrzejszym tym alfa zwierzęciem na Ziemi, który wszystko każe sobie, poddaje sobie wszystkie inne zwierzęta sobie, ale jesteśmy na równi, czyli po prostu no, prawa powiedzmy jelenia czy żółwia są równe z prawami człowieka na Ziemi. Tak? To jest bardzo trudną kwestią, ponieważ to nawet nie mamy prawa, nawet nie ma takiego jeszcze prawa, tak? Czyli tutaj w jakiś sposób dbać o to, bo prawa zwierząt są bardzo takie w stosunku, że my jesteśmy tą wyższe, a tamto jest niższa. Tutaj chodzi o to dokładnie, o tą równość. I tutaj polega to na tym, że wszystko zaczyna, nasze bogactwo jest w bogactwie Ziemi. I tutaj nam w tym roboty również pomagają, tak? Czyli ja tu nie eliminuję absolutnie żadnej technologii. Właśnie jak patrzę na przyszłość na przykład pracy IT, bo zawsze każdy moment ma swój zawód, tak? W latach 90. mieliśmy pana od marketingu, czy pani od marketingu, tak? Czyli to był Bóg, tak? Teraz Bogiem jest IT, tak? A za te 20 lat nowym Bogiem będzie, ja to nazywam smart rolnik, tak? Czyli czyli właściwie cała ta bardzo dużo, bo jak rozmawiam w tej chwili z firmami, które zajmują się rolnictwem, to na przykład wielka, potężna firma norweska Yara, oni mają w tej chwili gigantyczny, cały nowy pion i departament w swojej firmie, gdzie właśnie mówią smart farming, gdzie pracują nad nowymi dronami, nad laboratoriami gleby, nad całymi systemami meteorologii i obserwowania pogód, no wszystko, czyli rolnik po prostu właściwie będzie miał bezosobowe traktory, będzie miał drony, które będą cały czas pilnować plonów. Także to jest skanowanie satelitarne swoich ziem, tak? Czyli mówimy tutaj o bardzo takim zaawansowanym rolnictwie. No ja bym nawet powiedziała, że to jest w końcu szansa dla rolników, bo rolnicy będą w końcu mogli znaleźć żony. No ale też scenariusz ten nazwaliście aktywna jakby odbudowa, czy aktywna takie w zasadzie zmienienie tego naszego świata na ewidentnie lepszy wymiar. To jest chyba taki najbardziej preferowany przez nas scenariusz, ale też chyba najtrudniejszy do osiągnięcia. No tak, Małgosiu, dlatego on jest w tej kategorii we, czyli my musimy zmienić perspektywę myślenia. My musimy wszyscy na ten temat, na to przejść, a nie tylko ty i ja, tak? I właśnie to jest najtrudniejsze w tym, w jaki sposób to, czyli najpierw trzeba pracować przez następne ten system, ten nowy porządek, który będziemy wprowadzać, musimy, i to jest właśnie to, co wprowadza Zachód, powiedzmy, bardzo Europy, dlatego wszystko jest my, Europejczycy, my, jedna nacja europejska, tak, jedna tożsamość europejska, bo tutaj właśnie widzę, że się wczoraj Orban trochę od tego zaczął bardzo odsuwać, ale to jest ten, to, że jesteśmy, nie ma
Zresztą do tego taka była podstawa, filozofia podstawy Unii Europejskiej, że nie ma, że koniec z państwowością, tylko mówimy o regionalizacjach, tak? Ale my jesteśmy region należący do Unii Europejskiej. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć o tej przynależności do tej tożsamości kulturalnej Europy i my razem wspólnie będziemy tą Europę, czyli jej klimat, jej ziemię i tak dalej, razem wspólnie naprawiać, tak? A nie tylko, że to będą robić trzy państwa, tak, no. Bo tak to się nic nie naprawi, no. Miejmy nadzieję, że chociaż w części ten scenariusz się zrealizuje i przejdźmy do czwartego. No i czwarty scenariusz. Ten jest właściwie, bym powiedziała, też nie jest złym scenariuszem, pomimo wszystko, że znowu mamy bogatych i biednych, to tutaj jest to, że wszystkie potężne, powiedzmy, te makroproblemy, tak, te na tym makro poziomie problemy są w tej chwili rozwiązywane przez mikrospołeczeństwa. I czyli powiedzmy tak trochę łopatologicznie, czyli ludzie po prostu zaczynają lokalnie, zaczynają naprawiać swój własny świat wokół siebie. I tutaj jest postawienie dokładnie na tą lokalności, tak, na tą absolutnie lokalność. Ja po prostu patrzę po prostu w tej chwili z wielką przyjemnością na już realizację dużej strategii, którą założył sobie Metropolia Paryża. Paryż założył to 15 minute city, czyli miasto 15 minut, czyli nieważne gdzie mieszkasz w Paryżu, wszystko wokół 15 minut, masz wszystko to, co potrzebujesz. Od pracy, lekarza, szpitala, stacji metra, tramwaju, autobusu, wszystko, czyli 15 minut wszystko masz i wszystko jest po prostu dostępne rowerem, tak? I stawiają tak samo na kompletną roweryzację, nie wiem jak to ładnie nazwać, roweryzację miasta. Czyli, bo w tej chwili, bo wszystkie miasta do tej pory były budowane właściwie no, na konia, potem z konia przeszliśmy na samochód, tak? Czyli górował samochód, a teraz trzeba wszystko zawężać, bo już nie potrzebujemy ani na wozy konne, ani nie potrzebujemy na samochody, tylko po prostu potrzebujemy na rower, tak? Czyli możemy mieć drogi węższe. Właściwie taki rodzaj, właściwie idziemy przeciwnie do Cesarstwa Rzymskiego, tak? Idziemy, budujemy teraz drogi rowerowe, a nie drogi samochodowe. No. I to jest bardzo, bardzo interesujące. Zresztą patrzę w tej chwili, że Szwecja mówi, że mają miasta już dwuminutowe, Holandia mówi, że w ogóle mają jednominutowe, bo jak będzie 15-minutowe, to ja już będę w Belgii. Tak, czyli jest to bardzo interesujące, są te dyskusje. Teraz chodzi o minuty w miastach, tak? I teraz te malutkie powiedzmy te społeczności, bo ja bym wolała tak mówić, te społeczności zaczynają widzieć, że zaczynają znajdywać przyjemność, mówię, że inaczej, satysfakcję w małych, drobnych takich pracach, czyli wiesz, zaczynają znowu powracać do piekarni, zaczynają znowu krawiec, zaczyna znowu, wiesz, być ktoś, kto, nie wiem, gra na gitarze czy gra na pianinie, wiesz, ktoś, kto znowu robi wina. Zresztą zobacz to, co jest, te wszystkie kraftowe piwa, zobacz, co się dzieje również i to widać powolutku również i w Polsce bardzo mocno. Te wszystkie takie kraftowe zachowania, zresztą parę ładnych lat temu burmistrz Pragi Północ powiedział, że wszystkie lokale miejskie będzie wynajmował za bardzo niską cenę dla wszystkich, którzy tam była lista chyba 40 zapomnianych rzemiosł, tak? Czyli jeżeli ktoś wykonuje takie rzemiosło, może tanio wynająć lokal miejski. No. Czyli dokładnie jest to pewnego rodzaju również zabezpieczenie tego, że lokalnie jesteśmy w stanie bardzo dobrze przeżyć. Tak. Czyli tak naprawdę małe jest piękne, a jak czegoś nie mamy, to niekoniecznie to jest koniec świata, tylko wręcz przeciwnie, w takim niedoborze tak. Nadmiaru jest optymalna konsumpcja. Tak, jest, tak byśmy to może spuentowali. Jest optymalna konsumpcja i faktycznie wtedy schodzimy i wtedy jest ten balans, tak? Jest absolutny balans. No, bo ja mam bardzo dużo problemów, kiedy ludzie do mnie mówią, że szukają balansu między pracą a życiem. To w tym momencie jest to dla mnie takie jakieś, nawet powiedziałabym, bardzo dziwne, bo życie jest jedno, a praca, którą wykonujesz, daje ci pewnego rodzaju satysfakcję w tym życiu, czyli w tym momencie praca jest częścią twojego życia.
I nie można szukać, nie można, to nie jest tak, że tam jest praca, a tam jest życie, tak? A ty, czyli w momencie, jeżeli cały czas postarasz się znaleźć ten balans, to cały czas jesteś oszołomiony, tak? Czyli cały czas jesteś z balansu, no. Czyli musisz, jest to absolutnie, no i to mamy, to jest zresztą, to jest błąd tego naszego systemu, że mamy po prostu za dużo wyedukowanych ludzi, którzy tak naprawdę szli na tą edukację tylko i wyłącznie dlatego, że to było dokładnie takie barany. Przepraszam, porównam to trochę, takie stado baranów, bo wszyscy szli na zarządzanie i marketing, to ja też pójdę, bo tam będą pieniądze. No. I faktycznie no, te pieniądze są, no ale one też się kończą, także w tej chwili widać po prostu, że no, ludzie po tych 20 latach i po tej całej pandemii mają dużo refleksji. I to widać, no już prawda, Bieszczady są już pełne, tam już nie uciekniesz, ale będzie ucieczka ludzi z dużych firm, tych, co mają duży staw pracy. Innymi słowy, też książka ukazuje się w dobrym momencie, bo to jest taka postpandemiczna i pandemia dała refleksję nam troszkę o tym, jak właśnie to nasze życie ma wyglądać, a nie balans między życiem a pracą. Proszę Państwa, nie chcemy więcej dziś opowiedzieć, bo zachęcamy jeszcze raz do sięgnięcia po książkę Prototyping 2040. Jeszcze raz przypominamy, dostępna w kanałach internetowych. Przypomnij jeszcze raz, Zuza, na jakiej stronie internetowej można je szukać? Na futures, przez literką S na końcu, tak? Czyli futuresthinking, jednym tym.pl, w jednym zdaniu. No. I jeszcze powiem, że do książki jest dołączony taki bardzo fajny, taka ściąga, która pokazuje, jak w każdym scenariuszu, jakie są możliwości dla różnych branż. To trzymajmy się wersji, że w roku 2040, daj Boże, spotkamy się znowu i zobaczymy, jak będzie świat wyglądał. Zuzanna Skalska była naszym gościem, współautorka książki Prototyping 2040. Bardzo Ci dziękuję, Zuza. Dziękuję bardzo, Małgorzata. Dziękuję. Proszę Państwa, niezmiennie zachęcamy do czytania książek, zwłaszcza w wakacje, bo trochę tego czasu, może więcej. Odsyłamy do przeglądów kwartalnych, przeglądów książek ośrodka Think Tank, no i do kolejnych BookTalków. Małgorzata Bonikowska, do zobaczenia.